Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Stalker ze Prypeci. Zobaczcie to. Popularny radziecki celownik optyczny ze stałym przybliżeniem 5X ze skalą zasięgu. Przyczepia się go do broni za pomocą standardowej w krajach Układu Warszawskiego szyny. Jaskółczy ogon. Dobra, to co zrobię, to skoczę sobie najpierw do Skadowska. Ale to za nagraniem, bo ja chcę tylko... A nie, no w sumie bez nagrania, po prostu tak, chodźmy w porządku już. To tam chwilkę będzie to ładowanie. A w nagrodę za rozwiązanie tajemnicy zaginionych stalkerów w swojej skrytce na Skadowsku zostały umieszczone środki medyczne. Właśnie, pójdziemy sobie po te środki medyczne, bo jakieś tam właśnie apteczki są, to zawsze warto to mieć. Dobra. No, szybciej. Ja tam może iść do Sowy i mu powiedzieć, że sam zaniesiony. Już wieczór jest. Ta trzynastka, nie wiem co dokładnie co oznacza, chyba że 13 osób jest w danym miejscu. Szkoda, że nie masz jeszcze na handel artefaktów, bo on właśnie może też sprzedawać te artefakty w pewnym momencie. Co do tych detektorów, zaniosę detektory do Nowikowa. Super, to poczekamy, aż w nich pomajstruję. Obiecał, że jak skończę, odeślę je poprzez zaufanego człowieka. Okej, co do tych detektorów, tak, handel. To jest, to kombinezon świda. Jest taki kombinezon, który nazywa się Berlin, coś tam. Ale on jest beznadziejny, właśnie ten Berlin, bo on jest ma odporność na uderzenia zwiększoną bardzo dobrą. Jednak, no, nie jest za dobry, ponieważ... Zamknij mordę! Pies tam żery ja. O, kupię jeden taki. Tyk. I coś tu jeszcze mam do roboty? Nie, mam bardzo dużo snajpy, wszystkiego. Tak więc się cieszę, powiem szczerze. Dobra. Dobrze słyszałeś. Spadaj to. Pozwolił mnie w dupę. Dobra, to teraz co będę robić, to właśnie prześpię się kilka razy. Bo, no, po prostu chcę... O, do 19. Po prostu chcę, żeby te detektory już mi obczaił. Tak. Teraz tu. To, że jesteśmy tak kuriozalnie głodni, to jeszcze nie jest problem, ponieważ, no... Po prostu... To sprawia, że szybko nam schodzi stamina, zobaczcie. Zobaczymy ciebie! Widzicie? Sru. No i jeszcze jesteśmy chyba odrobinę mniej wytrzymali. Ile właśnie, nie pamiętam, ile czasu ja mam właśnie się przespać. Chyba z parę dni to jest. Tak więc ja to zrobię za nagraniem. Okej, jestem z powrotem. Zobaczmy na te detektory, bo spałem kilka razy. Aha, czyli to jest nie tak, że na czas to będzie, tylko to będzie na misję, że po którejś tam misji nagle dostanę wiadomość, że to zrobił. Dobry. Słuchaj ciebie. I tak czasami bywa, niestety. Привет, brat. Wszystko jednak ja pluję na swoje domy. To były rzeczki. Sęk. Sęk w tym, że ci wpierdolę. Opa, o wilku mowa. Sułtan bandyta. W ogóle co za szisza? O matko, jakaś rurka, dyfuzor, czajnik i rurałc. Ja nie mogę, ale żeś sobie wymyślił. Ja chcę taką szyszę. Dobra, zabierz mnie do Janowa. Kto taki? I z jakiej grupirowki? To ja, Sujcz. Zawaliwaj go mnie. Ja pierniczę. Idealnie w tym momencie dostałem wiadomość, że skończył pracę nad tym. Dobra, ja wrócę do was, jak już odbiorę to cholerstwo i będę w Janowie. Ja nie mogę. Okej. Jak tam? Masz coś nowego? Okej, jestem z powrotem. Mamy kłopoty, nasz mały interes jest zagrożony. Nowikow odwalił świetną robotę z tymi detektorami, rozszerzył ich zakres, zwiększył wrażliwość i zrobił już parę niczego. Dzięki tym detektorom pobijesz na głowę wszystkich innych łowców artefaktów. Zawarłem umowę z brodaczem, żeby wszyscy stalkerzy, których zatrudnia, mogli uzyskać używać tych nowych detektorów. I?
zgodzili się podzielić łup na pół, ale stalkerzy odmawiają oddania nam naszej części. Musisz iść do brodaca i przekonać go, żeby dotrzymał warunków umowy. Chyba ty też chcesz dostać swoją działkę, nie? Dobra. Spoko. Zaraz to załatwię. Pierdolę wszystkim! Nakupuję sobie tej amunicji z grubym śrutem, bo ten gruby śrut naprawdę robi miazgę w niektórych momentach. Pocałuj klamkę z drugiej strony. Okej. Okay. Witam. Sowa mówi, że nie dotrzymujesz umów. Mieliśmy bardzo jasne warunki, ja dostaję detektory, organizuję ich wykorzystanie w polu, a on dostaje procent od zysku. Zapłaciłem już za dwa detektory, więc nie naruszałem żadnych ustaleń. Tak właśnie wygląda moja umowa z sobą. Jeśli dla niego pracujesz, możesz zabrać trzeci detektor, nie kupię go. Chyba tak. Na twoim miejscu nie robiłbym interesu z sobą. Jeśli chcesz nieźle zarobić, mogę dać ci ty fory w polowaniu na artefaktu. 2-3 godziny. To dość, żeby prześcignąć pozostałych, a jeśli jesteś zainteresowany, mam też zlecenie specjalne. Pilnie potrzebuję artefaktu zwanego kompasem. Okej, opowiedz mi o kompasie. O tym artefakcie krążą legendy, mówi się, że kompas nie ma szkodliwych efektów ubocznych, a jeśli umie się go używać, wyprowadzi z każdej anomalii. Rozumiesz, dlaczego jest tyle na niego chętnych? Nie dalej, jak wczoraj słyszałem, że Noe wie coś na jego temat. To Stalker mieszka na południe stąd. Dobrze, odwiedzę Noego. Znajdź Noego i dowiedz się, gdzie można zdobyć ten rzadki artefakt. Dobra, dobra, spoko. O! Boże, już myślałem, że mi się gra skraszowała. Okej, pójdziemy po kompas. No, to nawet mi się podoba to, bo jeszcze tutaj sobie połazimy w tym w tej części Prypecia. A! Od Sowy musimy zażądać tej doli. Musimy go jebać, że oszukał nas frajer jeden. Tak, bo Sowa to jest taki krętacz, który z sułtanem trochę też kręci. Brodacz powiedział, że inaczej się umówiliście. Inaczej, to niech on sobie w dupę wsadzi. Ta brodata świnia zaczyna się za bardzo... Brodata, kurwo, to nie jest gro dla ciebie. Trzeba mu przypomnieć, kto tu jest szefem. Słuchaj, na Zatonie jest jeden wpływowy gość, nazywają go sułtanem. Widzicie? Odwiedź go i powiedz, co ma zrobić. Żadnych sułtanów, natomiast daj mi mój udział. Ech, dobra, masz tu gotówkę, ale pamiętaj, brodacz, mydli ci oczy. No ogólnie jakbyśmy poszli do sułtana, to by powiedział, że nie jest w stanie nic zrobić w tej sytuacji. Widzisz? Pewnie mogę. A to doprowadzimy do bracza do bankructwa i przejmiemy jego interes. Ty odzyskasz swoje pieniądze i dostaniesz udział w internecie. Umowa sobie, przemyślę to. Ogólnie to pokażę wam, jak to wygląda. Stoi. Teraz masz to zdanie, czy brodacz się obecnie zajmuje, powinno zadziać. No, to jest ogólnie... ogólnie taka misja, że po prostu brodaczowi no, brodacz jest okej, bo on właśnie te interesy z tymi kompasami robi i no, taki ma na tym zysk, że nie ma co oszukiwać, a sułtan to po prostu jest bankrutująca kurwa, której nie wolno ufać ogólnie. Tak więc niech się pierdzieli. A że po prostu zaniesiemy tego kompasa, to potem nie będzie mógł brodacz nic brodaczowi zrobić. Dobra, idziemy do Noego. Tak więc, przyspieszenie. Okej, jestem już przy barce Noego, tak więc... Ała! Ten frajer zawsze tak będzie otwierać. No kurwa strzel, co? Kim jesteś? Stalkerem jeszcze kiedyś spotkaliśmy. Nie pamiętam, nieważne, czego potrzebujesz. Potrzebuję artefaktu o nazwie Kompas, wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Ten szajs cię nie uratuje, kiedy ze wszystkich stron zaczynają cię złazić mutanty. Masz, weź to i zejdź mi z oczu. Tak, idź dalej. Czajcie to? Tak po prostu nam dał kompas. To jest kompas.
I zobaczcie, jakie on ma tutaj rzeczy. Ochrona termiczna, ochrona chemiczna, ochrona psioniczna, ochrona elektryczna, odzyskiwanie energii. Bardzo dużo rzeczy jest. Rzadki artefakt minęło kilka lat od ostatniego razu, kiedy znaleziono jeden z nich. Pozwala on zlokalizować przerwy w polach anomalii. Uważa się, że pozwala on właścicielowi na przebycie nawet najbardziej skomplikowanych pól anomalii bez szkody. Niewiele osób wie jednak, jak się z nim prawidłowo obchodzić. Ja z niego nie korzystałem, tak więc... O właśnie, mamy ten detektor Svarug. To jest o wiele lepszy detektor, bo... znajdźmy jakąś anomalia pazur. Zaraz szybko tam pobiegniemy i pokażę wam, jak to funkcjonuje. Zaraz wam pokażę. To funkcjonuje w taki magiczny sposób. No, biegnij szybciej. Zaraz tam będę, już nie będę tego nawet przewijać, bo to jest parę sekund dosłownie. O, jesteśmy. I jak w ogóle działa... Patrzcie, widzicie te kółka białe na mapie? No właśnie, to są miejsca, gdzie są anomalie. To są autentycznie... Widzimy, jak mamy się poruszyć, żeby w anomalie nie wpaść. To jest super. Pokaż mi to, co to jest. A, słońce na patyku. Gwiazda wieczorna. Wiem, że to nie jest słońce na patyku. Zobaczmy, jak funkcjonuje jeszcze. Weźmy to. Nie, może... Radioprotektor, ochrona... promieniowania. Ok? I teraz właśnie sobie wyekwipujmy tutaj to. No! Działa to w taki sposób, że jak chodzimy po danych miejscach, to po prostu nas anomalii nie atakują. Patrzcie, życia nie zabiera. Albo może. Ale jak są takie na przykład w tym miejscu anomalie, to nic się nie dzieje. Znacznie ogranicza w ogóle obrażenia z tego. Bardzo fajna sprawa, powiem wam. Tylko no, ma to promieniowanie strasznie duże i to jest problem. Dobra. Bardzo duże ochrony nam tu daje. No to tyle. To ja w tym momencie robię przyspieszenie do stacji, do Skadowska. Okej, jestem z powrotem przy Skadowsku. No, ten detektor... jak on się tam nazywał? Szmira? Svarug. O matko. Szmira. Dobra. Słyszę ciebie. Znalazłem kompas. Proszę. 10 tysięcy. Otrzymano współrzędne schowka, które już wcześniej zostało odkryte. I współrzędne schowka i inne. Dobra. I przy okazji jeszcze ci damy ten artefakcik. 2000. O, i teraz w tym momencie on sprzedaje właśnie artefakty różnego rodzaju. Kotletu potrzebowaliśmy, to kupimy kotleta. I właśnie można kupić też kubielaka, jeżeli bardzo nam o to, na tym zależy. Dobra, jest spoko. Kotlet właśnie jest nam potrzebny do wykonania misji. No. Tak więc dokupię sobie jeszcze tak z radości puszeczkę. Ile mam tych puszeczków? Dużo. Dobra. Osiągnięcie jeden z nas. Skadowsk. Nigdzie się nie wybiera. Inni stalkerzy mają o tobie coraz lepszą opinię. Poprosili... pokazałeś bandytom i ich przywódcy sułtanowi, kto jest szefem, co przekroczyło ci, przysporzyło ci popularności wśród stalkerów. No, to jest bardzo właśnie... To jest to... Bałem się, że właśnie tego osiągnięcia nie zdobędę, że brodaczowi w dupę wleźliśmy. Zobaczmy, co teraz brodacz na to, że... Niestety jest silniejszy, próbowałem odciąć go od szlaków zaopatrzeniowych, ale ta brodata szuja zdołała jakoś dorwać kompas. Chyba nieźle sobie radzi, na razie. Ohoho, frajerze, ty ciućmo. No i teraz właśnie sowa będzie nam... Mniej hajsu będzie kosztować nas wykupienie różnych bajerów. Są różnego rodzaju nowe karabiny, AC-96. Powiem szczerze, bardzo fajny karabin. Jest słabszy od tego, ale jeżeli się go ulepszy, problem jest tylko taki, że... O, to jest bardzo dobry karabin. Ma bardzo duże obrażenia i ma możliwość posiadania granatnika, jednak on ma tą amunicję
9x39 mm i ona jest dosyć taka upierdliwa amunicja. Ja nie lubię korzystać z tego karabinu tylko z tego względu, ale ma granatnik. Broń wysoko ceniona przez stalkerów wojskowych ze względu na możliwość zabicia z niej dużej ilości wroga w kamizelce kuloodpornej. Tak, ma bardzo dużą celność, jak się ją ulepszy, ale ja naprawdę z tego nie korzystam. Za to... O, granatnik. Same granatniki. No widzicie, właśnie tutaj... O, ten kombinezon. Nie zawiera pojemnika na artefakty, tak więc niech się w dupę pocałuje. Bo mnie bardzo zależy na tym, żeby były pojemniki na artefakty. Trzeba przyznać, że bardzo fajnie wygląda, naprawdę. Mnie właśnie zależy na tym, żeby były te pojemniki na artefakty, przykro mi. Dobra, to co zrobię, to złożę... Pewno wam się już trochę znudził ten karabin tutaj, dlatego ja złożę zamówienie na broń szturmową. Tak więc... Wiem, że ten odcinek taki kiepski, mało strzelania i założenia, ale... Chcę złożyć zamówienie na broń szturmowej. Tak? Chwila, bo chcę zrobić zapis przed tym, tym. Wysokokalibrowego i szybkostrzelnego. Cena wynosi 20 tysięcy. Dobra, proszę. I teraz idziemy spać. A, Radiation Hazard mam, dlatego zjem sobie leki. O, leków mam tych bardzo dużo, to je trochę posprzedaję. A, masa. Bardzo rzadko używam tych leków, tak więc mogę je spokojnie posprzedawać. Dobra, i prześpimy się jeszcze trochę. Wiem, że ten odcinek jest taki denny trochę, ponieważ ciągle łaziłem tutaj, zero praktycznie strzelania było, tak więc no, przepraszam naprawdę. Tak do 20 tutaj. Okej. Okay. Chodźmy odebrać towar, zjedzmy konserwę. Am nam nam nam. Am nam nam nam. Dobra. Przychodzę po swoje zamówienie. Dobra, masz. I mamy karabin ten, co chciałem. Słyszę ciebie. Tak, to jest GP37. Zobaczcie, jakie on ma... On jest nieulepszony, a zobaczcie, jakie on już ma statystyki. Bardzo duże. On jest na amunicję NATO, tak więc cała ta nasza amunicja... Nie możemy przekalibrować go na amunicję z Kałacha, dlatego ja po prostu zrobię tak. Handel. To ci sprzedam oczywiście, przyjemniaczku. Amunicję pancerną ci posprzedaję, tą także ci posprzedaję całą. Sprzedaj. Ten karabin jest naprawdę w pytkę. Amunicja NATO, nie masz przeciwpancernej amunicji NATO, szkoda, ale nie jest jeszcze taka wielka tragedia w tej kwestii. Nie jestem pewien, czy ma możliwość... Nie, on nie może... Nie może niestety mieć tego... przyczepki takiej. O, to ci sprzedamy. Fajna jest sprawa, że nie możemy sprzedać tego detektora szwaruk, żebyśmy się przypadkiem nie wkopali. To jest właśnie fajna sprawa, że nas tak twórcy tutaj cenią. Że nie chcą, żebyśmy się... dwie buteleczki potrzebuję. A, cztery najlepiej. Znaczy cztery, żeby potem mi jeszcze coś zostało, no nie? Bo mam trochę alkoholu, napijesz się. Utracono przedmiot wódkę Kozak. Znaczy, wiem, to jest bardzo kiepski odcinek, bo nic praktycznie tutaj nie robiliśmy. Przepraszam, naprawdę. Mam tu jeszcze jedną butelkę i sobie poulepszam ten nasz karabin, bo ten karabin jest w pytkę zajebisty. Znowu się gra zacięło i tak się bęże. Wow! Dude! Coś ty odwalił. Dobra. Niezawodność oczywiście. Odrzut oczywiście. Kurde, ten karabin jest zajebisty. Celność oczywiście. Co? Celownik kolimatorowy. Celownik o wysokim kontraście. Odrzut i to tak. Albo odrzut, albo obsługę. A ile już ma odrzutu zmniejszonego? 20.
Tak więc wezmę sobie tym razem obsługę i celność. Dobra, i ten karabin jest zajebisty. On możliwość nawet, ma możliwość drugiej, noktowizor drugiej generacji zamontować na sobie. To jest taka zajebista sprawa też w nim. Tutaj mam amunicję do niego. Dobra, wezmę sobie ją. O, ten karabin tu jest. No go sobie sprzedam. Sprzedam też tą amunicję. Dobra, w tym momencie... I'm the lyrical gangster. Hey, la 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 la